Dzisiaj wam nakręcimy, o, jest tak mi cieplej, nakręcimy wam polskiego vloga w końcu, gdzie wam opowiemy trochę, czemu jesteśmy z powrotem w Polsce. Więc poraneczek jest już taki bardziej jesienny i pierwsza rzecz, która się ciekawa wydarzyła z samego rana, tak jak w Kostaryce się musieliśmy mierzyć z gekonikami i różnymi innymi zwierzątkami, tak w naszym domku tutaj, gdzie stacjonujemy głównie, chociaż będziemy się przemieszczać dużo po Polsce, robić różne projekty artystyczne głównie. Słuchajcie, weszła nam myszka. Złapaliśmy tą myszkę humanitarnie do pudełeczka i sobie ją oddamy gdzieś tam, zaniesiemy do lasu, żeby sobie poszła i sobie gdzieś tam indziej szukała swojego miejsca. Zaraz wam pokażemy myszkę. Jaka słodka jest ta myszka. Boże, jaka śliczna jest. No śliczna jesteś myszko, ale nie chcemy z tobą mieszkać. O, idziemy. Skoczyła. Idziemy ją wypuścić do lasu gdzieś, co? Mama, ona dalej robi kupę porek i wisi. Oj, biedna myszka. No, idź sobie do pola kukurydzy. Dobra, się odsunę. Mamy to szczęście, że tutaj, gdzie mieszkamy, obok mieszka babcia Filipa, która ma swój ogród. I ma tam jarmuż. I będę robiła teraz chipsy jarmużowe. I chciałam wam sprzedać bardzo fajny, prosty przepis na sos do chipsów jarmużowych. Po prostu namoczony słonecznik, blendujemy z dużą ilością cytryny, pieprzu i cebulki do smaku. Tyle, ile uznamy za słuszne, tyle, ile lubimy trawić i jesteśmy w stanie strawić. I jest pyszny sos, taki, nie wiem, dla mnie to smakuje w ostatecznym wykonaniu jak pierogi ruskie. Nie wiem, taki mam posmak pieroga ruskiego, taki kale chips, takie chipsy jarmużowe, także idę teraz robić chipsy jarmużowe. Tu mam całą zebraną torbę jarmużu. I smacznego! Ostatnie porzeczki chyba już tego lata. Muszę machać, bo muszę wprowadzać małego w ruch, żeby chciał siedzieć tam spokojnie. Była w stanie zebrać do porzeczek. Już kochanie, lubisz się bujać? Lubisz, nie? Tego robaczka zobacz. Pycha. Okej. Musimy jechać na zakupy. Też robimy czasami zakupy. Musimy dzisiaj jechać do Lumpa, Szmateksu czy Ciucholandu, jak to. Filip, ciucha, lump ciucha. Jak wy nazywacie takie miejsca z używaną odzieżą? Bo nam brakuje odzieży takiej na taką temperaturę. Więc jedziemy trochę sobie dopomóc. Widzicie, no czasami trzeba. Nie da się tak do końca bez ciuchów w takich temperaturach. No i obiecaliśmy, że w tym vlogu powiemy, czemu wróciliśmy do Polski. Myślę, że każdy z nas i Helenka, i Filip, i ja mamy inną trochę perspektywę i pewnie interpretację, ale ja bym powiedziała, że wiele czynników się na to złożyło, nie da się powiedzieć, że jeden. Na pewno jedno wydarzenie dość osobiste i personalne było takim ostatecznym impulsem, żeby to w końcu zrobić, ale to tak narastało w nas i narastało. Ale ja bym tak ogólnie rzecz biorąc powiedziała, że bardzo, zwłaszcza będąc w ciąży i pracując
przygotowując się do porodu, nauczyłam się słuchać swojej intuicji i bardzo mocno moja intuicja mi powiedziała, że jest coś do przerobienia tutaj w Polsce. Z jakiegoś powodu muszę tu wrócić i do czegoś wrócić. To nie chodzi tylko o powrót do Polski. To jest bardzo głęboka sprawa. Po prostu jest tutaj coś do przerobienia. No na pewno z takich rzeczy, które można by było dodawać z mojej perspektywy, no to gdzieś tam w tej całej sytuacji światowej trochę bałam się tego, że nie zobaczę się z rodziną prędko, że coś takiego wisiało w powietrzu, że czułam, że bardzo chcę się po prostu przytulić do swojego rodzeństwa, do swojego taty i odwiedzić swoje rodzinne strony. Gdzieś tam bardzo, bardzo głęboko czułam taką potrzebę i stwierdziłam, że ja chcę za tą potrzebą iść. Moim marzeniem było, co mówiłam Filipowi, usiąść na kanapie w moim rodzinnym domu i po prostu siedzieć na tej kanapie i patrzeć w ścianę. Takie było moje marzenie i się spełniło. Już pierwszego dnia, jak tylko przyjechałam do mojego rodzinnego domu, to się spełniło. No na pewno też Helenka, bardzo chcieliśmy, żeby poznała właśnie niektórych członków naszej rodziny, których zna właściwie online, bo nas nie było tak długo, że ona okazało się wielu rzeczy nie pamięta. Jedziemy teraz taką drogą, że w trzęsie. Dokończę może za chwilę, bo będzie mi się trzęsło. Dobra, więc nagrywam dalej. Na czym skończyłam? A, na Helence, że chcieliśmy, żeby no doświadczyła też tutaj tej Polski, bo jednak to jej tam gdzieś we krwi też płynie i poznała ludzi, których okazuje się, że niezbyt pamiętała, żeby poznała miejsca, które tak naprawdę niezbyt pamiętała, no bo opuściliśmy Polskę, jak miała 4 lata. Ja miałam 2 lata. 4 lata miała, jak wyjechaliśmy. Miała 4 lata, Helenka. Nie. Tak, miała 4 lata. Dobra, no tutaj są jakieś różne wersje. Miała 4 lata, jak wyjechaliśmy z Polski. Mogliśmy zostać w Kostaryce, mieliśmy tam gdzie mieszkać, mieliśmy możliwość rezydencji, no bo urodził się mały, mieliśmy dużo ofert pracy i świadomie wybraliśmy powrót do Polski. Tak jak mówię, z mojej perspektywy ogólnie rzecz biorąc, z głębokiego poczucia intuicji, że z jakiegoś powodu musimy tutaj do Polski wrócić. I bardzo się z tego powodu cieszymy, bo ta intuicja gdzieś tam została tak... Znaczy jeszcze się nic takiego nie wydarzyło, żebym mogła powiedzieć, dobrze czułam, ale czujemy się tu dobrze. Dużo rzeczy się tutaj dzieje, takich na poziomie emocjonalnym dla nas, ważnych. Bardzo się cieszymy krajobrazami, rodziną, smakami, zapachami, wszystkim, za czym tęskniliśmy. Mamy bardzo dużo planów, bardzo dużo się pojawiło propozycji pracy też, no głównie dla Filipa, artystycznej, więc będziemy działać głównie właśnie tak projektowo, artystycznie, tak jak to było, zanim wyjechaliśmy. Gdzieś tam będziemy też łączyć te nasze idee i te wszystkie rzeczy, które próbujemy Wam przekazać. A właściwie po co my to wszystko robimy, po co my przekazujemy, po co my w ogóle nagrywamy? Nie robimy tego jakoś, jak widzicie, regularnie. To nie jest jakiś nasz, nie wiem, sposób na życie. Ale chcemy inspirować ludzi, bo to, co odkrywamy, z czym eksperymentujemy, widzimy, że przynosi dobre efekty, przynosi dużo szczęścia, wyższe wibracje i jest dobre nie tylko dla nas, ale też w pewnym sensie dla innych, dla ogółu, dla planety, dla w ogóle życia na świecie i Ziemi. My tak uważamy. Więc jeśli to kogoś inspiruje, to fajnie. Fajnie, że takie rzeczy się pojawiają, to wtedy się to, wiecie, afirmuje jakoś, jak nie oglądamy tylko tragedii życiowych, tylko też inspirujemy się czymś pozytywnym, no, uczymy się też na cudzych błędach w pewnym sensie, bo też opowiadamy o swoich błędach również, które popełniamy, to myślę, że to ma swoje zalety i tak chcemy robić. Jak będziemy mieć tę przestrzeń, energię, to będziemy coś tam do Was wysyłać. Gdzieś czujemy, też intuicja nam podpowiada, że raz na jakiś czas warto to zrobić. Prace ogrodowe, Helena? Tak! Uskutu. Aregator? Aligator? Aregator? To ja się daję. Przygotowania do jesieni? Tak. Ale ładnie zachodzi słoneczko. Podoba Ci się tu, Helenko? Tak. Co, Mirek? Milu?
Tatuś! Uwaga, bo trochę leci. I tak oto kończy się piękny dzień. Do zobaczenia.